Cześć. Artykuł 99, ustęp 1, punkt 3, litera A ustawy o kierujących pojazdami mówi nam o tym, że starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli osoba ta kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie wskazuje, jakie środki psychoaktywne oprócz alkoholu mają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Zwrot środki psychoaktywne działające podobnie do alkoholu może być mylący, gdyż wiele z tych substancji oddziałuje na nasz organizm zupełnie inaczej niż alkohol. Także pamiętajcie, jest to sformułowanie prawne, nie medyczne i występuje zarówno w tym rozporządzeniu, jak i na przykład w ustawie o kierujących pojazdami. Także zapraszam Was dzisiaj na pogadankę o tym, co to jest środek odurzający i w jaki sposób podchodzi się do karania kierowców będących pod wpływem takiej substancji. Co to jest środek odurzający? To substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu, która działa na ośrodkowy układ nerwowy i jest wymieniona w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kodeks karny wymienia tak naprawdę szereg różnego rodzaju przestępstw z użyciem środka odurzającego i jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu mechanicznego i o bezpieczeństwo w komunikacji, mamy na przykład artykuł 178, czyli zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy w ruchu lub wypadku w ruchu, jeżeli taka osoba właśnie znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Mamy artykuł 178a, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środku odurzającego. Mamy artykuł 179, który mówi o odpowiedzialności dyspozytora za dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającemu bezpieczeństwo w ruchu, szczególnie jeżeli właśnie osoba taka była pod wpływem środka odurzającego. Mamy też artykuł 180, czyli pełnienie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu. Generalnie środkiem odurzającym mogą być wszelkie substancje, czy to wymienione wprost w ustawie, czy z rozporządzenia, czy też z różnego rodzaju jakby substancje psychotropowe, leki, czy nawet środki, które są powszechnie dostępne, ale sposób jakby ich użycia może spowodować takie zachowanie, takie skutki, jak po zażyciu środków właśnie odurzających. Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem takich środków jest traktowane podobnie do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Zachowanie takie, w zależności od stężenia narkotyków w organizmie kierowcy, może być albo zakwalifikowane jako wykroczenie, albo jako przestępstwo. Nie ma tutaj takiego miernika, nie ma odniesienia, że takie stężenie powoduje takie skutki prawne, a wyższe inne skutki. Spotkałam się, że przy marihuanie biegli stosują już jakieś odniesienia ilościowe, ale jednak i tak ostatecznie liczy się to, w jaki sposób dana ilość danej substancji wpłynęła na zachowanie kierowcy. Polskie przepisy nie uwzględniają w ogóle dopuszczalnych, jak w przypadku alkoholu, dawek substancji psychoaktywnych. Oznacza to, że bez względu na stężenie tych substancji we krwi, jeśli przekracza próg wykrywalności we krwi, to mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Podobnie jak jazda pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu po zażyciu środków odurzających może zostać zakwalifikowane zarówno jak wykroczenie, jak i przestępstwo, w zależności od tego, czy kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu środka odurzającego, czy pod jego wpływem. Przyjmuje się, że stan pod wpływem środka odurzającego należy rozumieć jako stan bezpośredniego oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy. Przede wszystkim tutaj dochodzi do zakłócenia czynności psychosomatycznych. Stan ten ma wywołać analogiczny skutek jak w przypadku spożycia alkoholu powodującego stan nietrzeźwości, czyli mówimy tutaj o stężeniu powyżej 0,5 promila. Natomiast stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, czyli również po użyciu środka odurzającego, to tutaj mamy taki stan ma nieść ze sobą jakby skutki równoważne ze stanem po użyciu alkoholu, czyli od 0,2 promila do 0,5 promila.
Decydujące znaczenie ma tutaj stężenie narkotyków w organizmie i jego wpływ na układ nerwowy, co jest oceniane przez wykwalifikowanych w tym zakresie biegłych. Nie ma de facto definicji jazdy po spożyciu czy w stanie nietrzeźwości po środkach odurzających, więc konieczna jest każdorazowa ocena wpływu środka odurzającego na sprawność psychomotoryczną kierowcy w stopniu podobnym jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu. Odróżnienie stanu pod wpływem i po użyciu środka odurzającego oparte jest zdecydowanie tutaj na kryterium jakościowym. Jest to takie jakby bardzo indywidualne oddziaływanie środka odurzającego na zachowanie kierowcy, a nie ilościowym jak w przypadku alkoholu. Dlatego też niekiedy w decyzjach o skierowaniu na badania psychologiczne w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem jakiegoś środka odurzającego jest na przykład informacja, że skierowany kierował pojazdem po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie i okazuje się, że jechał na przykład pod wpływem marihuany. Procedura związana z próbą odzyskania prawa jazdy będzie tu analogiczna do sytuacji, gdy prawo jazdy zostało zabrane za alkohol. I na koniec jeszcze raz podkreślę, że ze względu na specyfikę działania narkotyków, substancji psychoaktywnych odurzających, używanie ich przez kierowcę wpływa negatywnie i na jego sprawność psychofizyczną, i na zdolność prowadzenia pojazdu i jest po prostu zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia.